Siemano, cześć i czołem, majstry i majsterki. Jestem na etapie robienia blatu jesionowego. I okazało się, że w moich okolicach nie mogę nigdzie kupić takich krążków do szlifierki mimośrodowej. Obdzwoniłem, nie ma. Nie wiem, czy na to wszystko wpłynęła jakaś pandemia, że teraz zostają tylko jakieś takie najmniej potrzebne rzeczy. Ale do rzeczy. Okazuje się, że na stanie w jednej z hurtowni mają tylko takie krążki, ale w wersji bez otworków. A ja mam maszynę z otworkami. I teraz co? No trzeba jakoś sobie z tym poradzić. Będziemy potrzebowali do zrobienia takich ładnych otworków, które będą praktycznie idealnie takie same jak te. Potrzebujemy standardowo młotek, może być z podziałką. Do tego będziemy potrzebowali wybijaki. Ja mam tutaj akurat nie takie najtańsze Stopexa, one 4 liter nie urywają, ale na potrzeby takie majsterkowicza w zupełności wystarczają. I do tego będziemy potrzebowali jeszcze kawałeczek płyty MDF. Ja mam tutaj z jakichś tam poprzednich projektów z klejeniem tutaj forniru. I dlaczego akurat nie MDF, a nie przykładowo blat stołu? Po pierwsze, blat stołu możemy zniszczyć. Nie może być za bardzo to płyta z fornirem, ze względu na to, że ten fornir jest dosyć twardy i te ostrze będzie ulegało w szybkim tempie uszkodzeniu. A MDF jest na tyle gęsty, że można powiedzieć absorbuje moc uderzenia, przekładając ją na efekt zamierzony, który chcemy, ale szybko się nie uszkadza i w tym momencie nie potrzebujemy tak na dobrą sprawę nawet dużej powierzchni. Ja już sobie tutaj wcześniej zrobiłem jeden krążek, wyszedł całkiem idealnie, ale pokażę wam to, jak to szybko i bezboleśnie zrobić. Musimy mieć jakiś stary krążek, może być nawet zużyty. Ja mam tutaj taki jakiś, nie wiem, czy on był używany, chyba nie. W każdym bądź razie przykładamy, jak najdokładniej odwzorowywując średnicę zewnętrzną. Ołóweczek o twardości HB, ten w sumie najlepiej, dobrze zaostrzony, najlepiej pisze po tym naszym rzepie i odwzorowywujemy nasze kółeczka. A, jeszcze jeden. I teraz mam już moje kółeczka tutaj odrysowane. Wybijak. I po prostu wybijam. Aha, tu wybijak jest o średnicy 10 mm. I od cała robota. Ale żeby nie być gołosłownym, to w tym momencie tutaj tą moją tarczę odkleję. I przykleimy to, co ładnie tutaj przed chwilą wycinałem. Zobaczcie. Trafność można powiedzieć 100%. No cóż, to będzie jeden z moich szybszych filmów, żeby nie było, że cały czas tylko takie długie tasiemce. Zapraszam na moje inne filmy. Zapraszam na kartę społeczność, zapraszam do łapkowania, subowania i w ogóle wszystkiego, czego tylko można sobie życzyć. Mam nadzieję, że komuś się to przyda w tych naszych ciężkich czasach, gdzie w sklepach na dzień dzisiejszy jest wszystko na zamówienie. Także ja wracam do szlifowania mojego blatu, zostałem uratowany i mogę dalej sobie spokojnie szlifować. A wy... Będę bardzo wdzięczny, jeżeli pojawicie się na następnych moich filmach. Zostaw komentarz, łapkę w górę. Pozdro majstry, majsterki, bez pitolenia. Olo 76. Ciao.